Sponsorem programu jest Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie. Grał Kirkora w Balladynie, księdza Robaka w Panu Tadeuszu, Tygrysa w Kubusiu Puchatku. Rolę Wojciecha Rogowskiego można wymieniać bardzo długo. W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym reżyserzy obsadzają go zarówno w dramacie, farsie, jak i w przedstawieniach śpiewanych. Z jednym z najlepiej rozpoznawalnych aktorów koszalińskiej sceny spotykamy się w teatralnym bufecie. Zasiadając z tobą do tej rozmowy, zastanawiam się, co mnie czeka. Ponieważ wiem, że lubisz zaskakiwać swoich partnerów na scenie. Nie, to nie jest tak, że lubię zaskakiwać. Ja uważam, że spektakl, który jest oddany już do jakby widzowi do obejrzenia, czyli jest już po premierze, jest nadal świetnym materiałem, żeby się rozwijać cały czas. Także spróbowania innych zachowań, innych opcji, jak partnerzy odpowiedzą, jest bardzo ciekawe, bo gdybyśmy, my to nazywamy żargonem teatralnym, odtwarzali taśmę, czyli jak maszyny zachowali się na scenie, to już lepiej iść do kina sobie, oglądać filmy i za każdym razem aktorzy będą grali tak samo. I no, co prawda my możemy dostrzegać trochę inne rzeczy, inaczej oglądać, ponieważ będziemy zwracali na coś innego uwagę, ale to jest w tym zawodzie fajne i ciekawe. I dlatego też nie nudzimy się grając 20 czy tam 30 raz to samo przedstawienie. To tylko temu służy. Oczywiście to nie można sobie pozwolić na jakieś na przekroczenie pewnej granicy, prawda? To jest szkielet spektaklu, jest główny nurt, główny szkic i tego schematu trzeba się trzymać. A czy aktor pójdzie w prawą stronę, czy w lewą, to już od tego zależy, w jakiej będzie dyspozycji, czy będzie aktywny, czy trzeba będzie jemu z kolei troszeczkę pomóc. Także to na tym to polega. To nie jest robione tylko i wyłącznie, żeby pokazać, jaki to jestem dobry, czy coś takiego, żeby pokazywać swoje jakieś umiejętności. Nie, to jest dla mnie, dla całego, to rozwija po prostu. Ale ja wiem, że też lubisz rozbawić swoich partnerów na scenie. Czymś, czego publiczność nie widzi. Nie, w ogóle też żarty i tak dalej, to polegają na tym, żeby właśnie grając to 50. czy 80. przedstawienie, żeby nadać temu przedstawieniu świeżości, żeby jakby pobudzić aktorów też, wzmóc ich czujność. No chyba, że mówimy sobie o jakichś takich dowcipach takich, no, żeby kogoś zgotować, ale tam... Zdarzyło ci się zgotować? Oj, to znam tylko z opowiadań fajne rzeczy, a ja sam robię to zupełnie nieświadomie. Zupełnie nieświadomie i takie żarty wtedy wychodzą. Nieświadomie. Ja słyszałem o historii, kiedy jako umierający ksiądz Robak założyłeś sobie piłki ping-pongowe zamiast oczu. No i to już jest to przekłamanie. To nie jest tak. To był początek, taki prolog przedstawienia. I to się zaczynało w ten sposób, że wszystkie postaci zjawiały się na scenie. Przodem do widowni stali aktorzy, którzy będą potem odgrywali sceny, pan Tadeusz i tak dalej. A moje wejście na sam początku wyglądało tak, że ja jakby się witałem z nim, czyli stawałem tyłem. Miałem oczywiście kaptur wtedy założony na głowę, stawałem przez moment tyłem do publiczności, a przodem do tych aktorów. No to stwarzało bardzo szerokie możliwości, żeby rozśmieszyć kolegów, czyli sprawdzić, czy są skupieni na przedstawieniu, czy nie. A można o tobie powiedzieć, że jesteś aktorem z przypadku? Z przypadku? No tak, pewnie tak, bo to jest jakiś zbieg okoliczności. Ja nigdy nie, no raz skłamałbym, że nigdy, ale nigdy nie brałem udziału w jakichś tam akademiach, nie mówiłem wierszy na pamięć, więc strasznie nieśmiałym człowiekiem. Zresztą do tej pory nie jestem takim. No i twoje przygotowania do egzaminu do szkoły aktorskiej też trwały 2 tygodnie. Tak, dokładnie tak było. 2 tygodnie jeszcze. Poznałem, siostra mnie poznała ze swoją koleżanką, mam starszą siostrę ode mnie, 4 lata, która właśnie tę szkołę kończyła.
No i a że się wydało kiedyś tam w rozmowach, że tak, że chyba na lalki w Białymstoku jest właśnie Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Warszawskiej. No to skontaktowałem z tym koleżanką, no i chcąc, nie chcąc, kurczę, poszedłem tam i tam wybraliśmy teksty razem, no nauczyłem się tych tekstów, no, tak do końca oczywiście nie znałem ich dobrze, wybrałem oczywiście jakieś najprostsze rzeczy, no i się udało jakoś, no to byłem naprawdę w pełnym słowa tego znaczenia, byłem fuksem, ponieważ ludzie, którzy dostają się na pierwszy rok, to przez 2 miesiące, bodajże chyba październik, listopad. Tak, w grudniu jest tak zwana fuksówka, gdzie można to porównywać do innych uczelni, do Uniwersytetu jego Otrzęsiny. W szkole teatralnej to się nazywa fuksówka. I tam przez 3 miesiące jest coś takiego jak fala w wojsku. Także uczeń nie ma żadnych praw. Ma tylko obowiązki. Ma tylko obowiązki. Tylko, no nie daj Boże, Nestora spotkać było, czyli ze starszego roku kolegę. No to już wtedy etiudy, nie etiudy, jakieś tam zadania. Oczywiście to służyło, służyło tylko jednemu celowi, żeby, prawda, młody człowiek się otworzył, żeby pokonał swoje jakieś słabości i tak dalej. To też ma swoje jakby uzasadnienie. Miłością do teatru udało ci się zarazić swoją córkę. Szczerze mówiąc, jak zaczęła mówić, tak już składać zdania, to twierdziła, że będzie aktorką. I to prawda, że uczestniczyła w każdej premierze, w której brałem udział. Pamiętam takie śmieszne sytuacje, kiedy graliśmy farsę, bodajże. To było z rączki do rączki, czyli przebierałem się za kobietę. I na scenie działa się bardzo śmieszna sytuacja. To Kamila z takim płaczem powiedziała: nie śmiejcie się z mojego tatusia. O, na przykład. Nie pamiętam, ile miała wtedy lat, ale to po prostu ja nigdy nie miałem aż tak otwartych, tak mocno postawionych celów, tak jak moja córka, że naprawdę ona w wieku 4, może 5 lat powiedziała, że będzie aktorką. I dobre uczynki nie przeszkadzają mi w uprawianiu ulubionego hobby. Wojciech Rogowski ceniony jest nie tylko za rolę w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, ale również za talent pedagogiczny. Co roku w wakacje wraz z Żanetą Gruszczyńską-Ogonowską prowadzi warsztaty dla młodych aktorów amatorów. Czego można tutaj tej koszalińskiej młodzieży nauczyć? Bo te zajęcia trwają kilka dni, tygodni. To tylko podstaw. To dokładnie to jest 12 dni. Dokładnie 12 dni po 6 godzin. No to co można? No, pracujemy tam, no, pokazujemy troszeczkę warsztatu, czyli dykcja, emisja głosu, dialogu. I potem już w zasadzie nie ma na to czasu, bo całość musi się zakończyć jakimś finalnym pokazem, przedstawieniem. Czyli potem już pracujemy na przedstawieniu. A jak myślisz, co ich przyciąga? Chcą wszyscy zostać aktorami, czy oni wykorzystują te zajęcia, nie wiem, do przełamania swoich pewnych jakichś niemocy, do przełamania tej tremy? No to wiesz, to należałoby w zasadzie zapytać młodzież, która przychodzi, ale to prawda, nie ma najmniejszego kłopotu, jeżeli chodzi o nabór na te warsztaty, bo jest chętnych o wiele więcej niż miejsc, które można zająć. To ci się już do niczego nie przyda. No, zobaczysz, jak ciężko pracuje się na swój obrok. Wio! Obrok? Ale ja nie cierpię owsianki. A jak będziesz grzeczny, to może dadzą ci kostkę cukru. Cukierki lubię. Ja wiem, że w wolnym czasie wypływasz na Bałtyk i łowisz. No właśnie jutro płynę. Czy emocji tutaj na scenie jeszcze ci brakuje i potrzebujesz wypływać na te sztormy i na pełne morze? Znaczy, nie, to nie jest tak, że na sztormy. No, oczywiście czasami buja, to zależy od pogody, ale to też zależy, to jest ryzyko minimalne, że coś tam, to nie są jakieś ekstremalne warunki, to nie jest najtrudniejszy zawód świata, tak jak, prawda, ten film dokumentalny, który leci, nie pamiętam, na którym kanale, gdzieś po połowach
krabów. To jeżeli jest brzydka pogoda, sztorm, to po prostu kapitanat nie wypuszcza z portu kutrów i nie ma połowu, jest odwołany i trzeba czekać na lepszą pogodę. A tak, no lubię. Ja zresztą urodziłem się w Białymstoku, jeździłem tam co roku prawie do takiej miejscowości, gdzie wychowała się moja mama i mieszkała nad samym jeziorem, także co roku spędzałem w czasy wolne dni nad jeziorem, także tak, lubię wędkować. Nie chcesz pokoju, a więc żegnaj się ze światem, zaraz zamienię wszystkich w komary i nietoperze, a ciebie całkiem zniszczę. Hej! Przybywajcie, siły nieczyste! Lećcie przez pola, przez morze, ponad górami i chmurami, przez stuletnie lasy. Ja, koścień zły, po to wiecznie będę żyć, aby dobrych ludzi... O, rymu zapomniałem. Jesteś aktorem od 20 lat, jeżeli dobrze liczę. No nie, od 23. W 23. No z matematyką zawsze miałem. Nie, to prawda, 20 lat pracuję w Koszalinie. Mhm. Przyszedł taki moment, kiedy zostałeś reżyserem. Tak. To oczywiście, to zostałem reżyserem, to nigdy się niczego nie czuję reżyserem. Ten po prostu dyrektor zwrócił się z taką propozycją, czy mnie zrobił bajki. Oczywiście długo się z tym nie wyobrażałem sobie reżyserować kolegów. To jest zawsze trudne zadanie, prawda? A tu reżyser musi być zdecydowany, musi potrafić odpowiedzieć na wszystkie pytania. I tak byłem troszeczkę przerażony, no ale zrobiłem, myślę, że całkiem nieźle to reżyserowałem Pipi Pończoszankę. Myślę, że całkiem to nieźle wyszło, bo po reakcji dzieci wnioskuję, że się bajka podoba. A będą kolejne spektakle w twojej reżyserii? No tego nie mówię nie, ale nie, ja zdecydowanie lepiej czuję się jako aktor. W jakimś wywiadzie powiedziałeś, że być może już tych ról życia kilka miałeś ze sobą i jeszcze kilka masz przed sobą. Tak, bo to jest tak, że prawda, zaczynałem pracę w teatrze w 89 roku. Byłem wtedy młodym, przystojnym mężczyzną, który grał takie mdłe role amantów, ale co tam się człowiek nabierał doświadczenia i to idzie, te role życia idą tak właśnie z wiekiem i z rozwojem aktora. No, trudno sobie teraz wyobrazić, żebym zagrał jakiegoś królewicza w bajce czy tak dalej. I to cały czas, no, na pewnym etapie, w pewnym etapie wieku, no, dorosło się do takiej roli, no, się wtedy gra. To jest wtedy rola mojego życia. Potem za jakieś 5 lat jest następna fajna rola. To uważam, że każda rola to jest pewnego rodzaju rola życia. Czy w takim razie tych ról życia życzę i niesłabnącej popularności, bo chyba nie możesz na jej brak narzekać? No oczywiście, że nie mogę narzekać. Spotykam się z takimi objawami życzliwości w sklepie, także nawet czasami czuję się jak emeryt, bo któregoś razu pani tam coś tam stałem przy kasie z koszykiem, ale nagle sobie przypomniałem, co mam kupić, no i wracam. Proszę panie Wojtku, niech pan tu stał, niech pan, ale znaczy nie, mi się nie śpieszy, niech pan ten, nie, proszę, ja bardzo lubię, jak pan gra, proszę, niech pan, no czasami mają mnie, zachowują się do mnie w stosunku do emeryta, którego puszczają pierwszego w kolejce. Ale to jest bardzo miłe oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kto tam? Tom! Dla naszych widzów mamy konkurs do wygrania podwójne zaproszenie na spektakl Wieczór Kawalerski z udziałem Wojciecha Rogowskiego. W losowaniu wezmą udział osoby, które odpowiedzą na pytanie, jakie hobby ma bohater dzisiejszego odcinka doborowej obsady BTD. Na rozwiązania czekamy do 6 stycznia pod adresem marcin.napierala@tvmax.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzień dobry, kochani. Co wy tu wyrabiacie? My omawialiśmy ostatnie szczegóły dotyczące przygotowań do wesela. Jego narzeczona jest tam, w pokoju obok. A on? Z nią. Zostawił mnie z dziecinką. To oni mają dziecko? Zebrało ci się na dowcipy, co? Przepraszam, ja się po prostu pogubiłam. Dobrze, słuchaj, co się stało, już się nie odstawi. Nie ma sensu wdawać się teraz w szczegóły. Cieszę się. Ani czasu na zadawanie pytań. Musimy razem ratować winę. Ja też?
jesteś jedyną osobą, która może to zrobić. Słucha? No nie chcesz chyba, żeby wszystko się zepsuło. Sponsorem programu był Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie.